Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i widać, że uda się bezproblemowo technicznie przejść całą dzisiejszą transmisję. W dniu dzisiejszym przygotowałem dla Państwa wykład o kolorach fotografii, umownie nazwany Kolorowa historia fotografii. Zaraz powrócę do tego tytułu, ale jak zwykle tytułem wstępu kilka informacji ogólnych, które jestem Państwu winien. Przede wszystkim nazywam się Witold Kanicki i chciałem podziękować kilku instytucjom, które wspierają nas w organizacji całego tego wydarzenia. Otóż przede wszystkim podziękowania kieruję w stronę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu w ramach programu Kultura w sieci te wykłady mogą się w ogóle odbywać i co tydzień od 2 tygodni mogę tutaj Państwu przybliżać różne aspekty fotografii. Dziękuję Uniwersytetu Artystycznego, który w coraz to nowszych salach gości mnie z tymi wykładami, umożliwiając techniczne przeprowadzenie całego tego skomplikowanego procesu. No i dziękuję też partnerom pozostałym, czyli Muzeum Narodowemu w Gdańsku, Gdańskiej Galerii Fotografii, która jest częścią tej instytucji, oraz Muzeum Fotografii w Krakowie. To moi partnerzy, dzięki którym spotykamy się tutaj co tydzień. Proszę Państwa, przygotowałem prezentację, już tutaj uruchamiam wszystko, sekundkę. Powinni Państwo za momencik zobaczyć prezentację dotyczącą historii koloru, tak jak już powiedziałem, w fotografii. Muszę się tutaj cofnąć troszeczkę. Jeszcze momencik. Kolorowa historia fotografii. To tytuł naszego dzisiejszego spotkania i już mówię, dlaczego wybrałem taki tytuł, chociaż te tytuły są zbliżone do siebie. Kolorowa historia fotografii to historia trochę alternatywna z kilku względów. Jakby Państwo zerknęli do jakiegokolwiek opracowania ogólnego poświęconego dziejom fotografii, okaże się, że no, strzelam, ale około 90%, a czasami nawet więcej ilustracji będzie czarno-białych. Okazuje się, że historycy fotografii obdarzeni są czymś, co umownie określa się w badaniach mianem chromofobii, czyli trochę się boją tych kolorów. Zresztą jeden z badaczy, jaki David Batchelor, zwrócił uwagę, że chromofobia jest w ogóle czymś typowym dla nauki, dla kultury, i ten lęk przed kolorami objawiał się na różne sposoby w dotychczasowych dziejach naszej cywilizacji. Dlatego ja postanowiłem spojrzeć na całą historię fotografii właśnie przez pryzmat koloru, przybliżając różne aspekty związane właśnie z kolorową fotografią. Rozpoczynamy od czegoś, co może być też takim łącznikiem z wykładem zeszłotygodniowym, czyli fotografia Laszlo Mohoja-Nodzia w ramach wykonywanych przez niego ćwiczeń. Już zdaje się, że w okresie brytyjskim, o ile nie jeszcze chicagowskim, to był ten moment, kiedy Laszlo Mohoja-Nodzi wyemigrował z Niemiec, zaczął podróżować po świecie, gdziekolwiek się nie pojawił, zaczął rewolucjonizować miejsce, w którym uczył studentów. No i tutaj jego zainteresowania, które koncentrowały się wokół fotografii od wczesnych lat 20. w zasadzie zaczęły pod koniec życia, bo Laszlo Mohoja-Nodzi zmarł kilka lat później, zaczęły ewoluować w stronę koloru. Ilustracje kolorowe odnajdujemy w jego ostatniej książce, czyli Vision in Motion. To publikacja, która ukazała się już po jego śmierci, o ile dobrze pamiętam, to 1949 rok. Natomiast tego typu zdjęć w książkach poświęconych historii fotografii jest mało. W zasadzie do lat 70. wszystko, co publikuje się, jest czarno-białe. Możemy to oczywiście wytłumaczyć w dosyć prozaiczny sposób, mówiąc o tym, że druki kolorowe są droższe i dlatego ta historia jest czarno-biała, ale
Jest w tym kilka głębszych powodów, są też powody technologiczne. Zresztą będziemy mówić o historii procesów kolorowych, które pojawiły się w zasadzie ponad 100 lat temu do powszechnego użytku, chociaż eksperymenty prowadzono już w XIX wieku. Rozpocznę od naszego polskiego kontekstu, pokazując Państwu takie zabawne zdjęcie. To jest zdjęcie wykonane w dniu mojego chrztu. Jak Państwo widzą, mały Kanicki leży tutaj i śpi sobie skromnie. Wszyscy go jeszcze kochają w tym momencie, uśmiechają się do niego oczarowani trochę małym dzieckiem. No i tego typu fotografie funkcjonują w moim albumie rodzinnym. To jest wczesny 80. rok, więc ponad 40 lat temu takie zdjęcia kolorowe wykonywano. Jak ja patrzę z dzisiejszej perspektywy na te zdjęcie, w zasadzie zastanawiam się, co w tym kolorowego. To znaczy niewiele tutaj, ja przynajmniej, widzę kolorów. Widzę głównie brązy, widzę sepie. W zasadzie gdybym się uparł, mógłbym się doszukać jakichś zieleni, ale wcale nie jestem ich pewien. To wszystko jakby wpada w niemalże jedną tonację. Wręcz gdybym patrzył na to zupełnie pozbawiony tej informacji o kolorowości tej fotografii, uznałbym ją raczej za coś monochromatycznego, a przynajmniej bliższego estetyce monochromów. Tego typu zdjęcia wiele ludzi w Polsce posiada w swoich albumach z lat 80., z lat 70. czasami. Inaczej trochę było ze slajdami, które te kolory miały o wiele żywsze, natomiast tego typu zdjęcia wciąż nazywa się kolorowymi. Nie wiem, czy one tak wyglądały na początku. Przypuszczam, że nie, bo w tamtym okresie najczęściej zdjęcia wykonywano w łazienkach, czy produkowano w łazienkach. Każdy miał jakiegoś wujka, który miał ciemnie, ojca, dziadka, który gdzieś tam w łazience produkował te zdjęcia. Oczywiście proces kolorowy był na tyle skomplikowany, że prowadziło to do takich, powiedziałbym, dosyć zaskakujących efektów po czasie, zwłaszcza kiedy te kolory bledły i przestały być widoczne. Ta sytuacja, którą Państwo widzą, jest czymś osobliwym dla naszego kręgu kulturowego. To znaczy, mówię tutaj o Europie Wschodniej przede wszystkim, ponieważ w Stanach Zjednoczonych kolory fotografii amatorskich, rodzinnych wyglądały zupełnie inaczej. I to wyglądały inaczej od lat 40. nawet. W Polsce mało kogo było stać na działanie w profesjonalnej, dobrej, jakościowo kolorowej fotografii, a rynki naszego kraju były ograniczone do produktów przede wszystkim wschodnio-niemieckich, rosyjskich. Były też materiały produkowane w Polsce czy w Czechach, na których z reguły pracowali fotografowie, prowadząc właśnie czy wykonując odbitki takie jak ta, którą Państwo widzą tutaj. Oczywiście inaczej to wyglądało, gdy pojawiały się rzadkie wizyty u profesjonalnych fotografów. Wtedy zdjęcia mogły uzyskać prawdziwe kolory. W 1976 roku ukazał się w miesięczniku Foto ciekawy artykuł Romana Burzyńskiego, który zdradza nam kulisy wielu rzeczy, które dotyczą takiej amatorskiej fotografii. Otóż Burzyński opisał interesującą historię, która dotyczyła jego wizyty na uroczystości urodzinowej kilkuletniej córeczki kuzynostwa, której to towarzyszyła bulwersująca autora nachalna oprawa fotograficzna. Autor felietonu wydawał się wręcz zniesmaczony obcokrajowym stylem imprezy, nadmiarem albumów ze zdjęciami solenizantki, ale najbardziej tym, że rodzice Agatki, bo tak miała na imię właśnie solenizantka, postanowili rejestrować ją tylko w kolorze. Burzyński był fanem czerni i bieli. Jak wielu fotografów do dnia dzisiejszego optuje za taką opcją monochromatyzmu, trochę idąc tą linią chromofobii, czyli lęku przed kolorami, o którym tutaj mówiłem już kilkakrotnie. No i skrytykował całkowicie tą praktykę, krytykując rodziców, przede wszystkim ojca,
Mówił o tym, że barwne fotografie są drogie i mają niską jakość, źle odwzorowują kolory, są brzydkie, wypaczają rzeczywistość. No i tutaj nawet opisał, że na fotografiach z pierwszego albumu Agatka miała buzię szarawą, włoski niebieskawe, oczęta ciemnofiołkowe. W tomie drugim włoski zmieniły się na ciemnoczerwone. Buzia wyglądała jak u chorego podczas żółtaczki zakaźnej. Tutaj takie krytyczne zdania się pojawiały. W końcu krytykuje także amerykańskie słowo kolor, które było w nazwie fotolabu, z którego korzystał ojciec Agatki. No i tutaj oczywiście mamy całe napięcie polityczne pomiędzy Wschodem, Zachodem, pomiędzy Polską, która była wtedy pod reżimem socjalistycznym, no i Ameryką, która niby wnosi ten kolor przez C, color, jak tutaj nawet w tytule ironizuje Burzyński, nazywając ten artykuł swój color, czyli ten kolor amerykański koloru koralowego. Pojawia się to napięcie. On jest zdecydowanie po stronie wschodu, uważa, że rodzice Agatki nie powinni używać tych zachodnich materiałów. Ojciec Agatki tłumaczy, że inspirował się swoją wizytą w Londynie, gdzie mało kto fotografuje w czerni i bieli. Sporo w tym prawdy. To znaczy, tak jak Państwu mówiłem, właśnie w latach 50., 60., dzieci z kultury zachodu, wychowane w krajach takich jak Wielka Brytania, jak Niemcy Zachodnie, jak Stany Zjednoczone, miały w swoich albumach kolorowe zdjęcia i to całkiem przyzwoitej jakości. My w latach 80. ciągle bazowaliśmy na zdjęciach tego rodzaju. Proszę Państwa, historia koloru, jak każda niemalże historia, którą co tydzień Państwu tutaj przybliżam, zaczyna się jeszcze w 1839 roku. To znaczy, zaczyna się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, na płaszczyźnie, powiedziałbym, krytycznej czy publicznej. Z jednej strony krytykowano fotografię za to, że jest czarno-biała, czyli że pokazuje te blade buzie, trochę takie powiedziałbym właśnie jak z krytyki Burzyńskiego, czyli może trochę wyglądający ludzi jak zmarli. Więc krytykuje się fotografię za brak kolorów, czyli że ta jej czarno-białość jest uznawana za pewnego rodzaju wadę. Druga rzecz, która się pojawia, to powszechne oczekiwania wobec koloru. Czyli pojawia się też coś, co możemy nazwać chromofilią, fascynacją kolorem, uwielbieniem koloru, które w kulturze, zwłaszcza w kulturze popularnej, amatorskiej, rodzinnej, spotykamy niezwykle często. Czyli publiczność, dostając fotografię, oczekiwała właśnie zdjęć kolorowych. Stąd też już w 1839 roku po pierwsze pojawiały się pierwsze artykuły, które sugerowały, że pracuje się nad tym, że naukowcy już są blisko wynalezienia kolorowej fotografii. Po drugie, w zasadzie zaczęto fotografię kolorować. Przede wszystkim spełniając tym samym gusty czy oczekiwania tych gustów popularnych, które zawsze dopominały się rzeczywistości bardzo dosłownej, dopominały się takiego bezpośredniego komunikatu, dopominały się w końcu odejścia od abstrakcji, czyli jeśli uznamy, że czerń i biel są jakimś poziomem abstrakcyjnego języka mówienia o rzeczywistości, no to właśnie ten kolor jest czymś bardziej dosłownym, czymś, co mówi nam wprost o tym, że dziewczynka, którą tutaj widzimy, ma czerwoną sukienkę i czerwony bębenek, reszta wciąż pozostała czarno-biała. To daguerotyp, czyli pierwsza technika fotograficzna, która została upubliczniona światu w 1839 roku. Dosyć trudna też do malowania ze względu na to, że niezwykle delikatna, więc te procesy barwienia były dosyć utrudnione. Gdybym poszedł nieco dalej, musiałbym zauważyć również, że kolory w fotografii pojawiły się też na poziomie technicznym. Być może ci z Państwa, którzy śledzą te wykłady, pamiętają zdjęcia Anny Atkins z podobnego okresu, czyli z lat 40. XIX wieku, które miały to do siebie, że były wykonane w błękitach, czyli były monochromatyczne, ale kolorowe w tym sensie, że
nie optowały tylko pomiędzy czernią i bielą, i w zasadzie te kolory pojawiają się też przez długi okres, czyli fotografie pierwsze, zwłaszcza te na przykład wykonywane przez Williama Henry'ego Foxa Talbota, prawie nigdy nie były czarno-białe, jeśli rozumiemy czerń i biel dosłownie, czy skalę szarości dosłownie. One też często poruszały się po brązach, sepiach, żółcieniach, różnego rodzaju odcienie kolorów się tam pojawiały, zbliżone niemalże do tej mojej fotografii ze sztu. Oczywiście malowanie fotografii trwa do dnia dzisiejszego i w zasadzie można to tłumaczyć na bardzo podobnym poziomie. Tutaj kadr z takiego serialu, który część z Państwa pewnie pamięta. Otóż chodzi tutaj o serial Cudowne Lata, który był emitowany w Polsce w latach 90. Taki odcinek świąteczny, w którym dwóch chłopaków namawia swoich rodziców, żeby kupili kolorowy telewizor. Cała akcja tego serialu dzieje się pod koniec lat 60. i na samym początku lat 70., o ile dobrze pamiętam, więc to około 69. roku, kiedy już ten Wayne, którego tutaj widzimy, bardzo chce mieć kolorowy telewizor na święta. W Polsce praktycznie nie było racji bytu, żeby taki telewizor wtedy posiadać. Dopiero w latach 80. te kolorowe telewizory bardziej się upowszechniają w naszym kraju. Poziom funkcjonowania telewizorów w gospodarstwach mieszkaniowych w naszym kraju był znacznie niższy, czyli to jest okres, kiedy wciąż mniej osób posiadało telewizory niż je posiadało, więc jakby mamy tutaj taką przepaść cywilizacyjną, która jest widoczna. Wayne tutaj się wygłupiał, zakładał czapkę, patrząc na kolorowy, na czarno-biały telewizor, przepraszam, i mówił, że jak założy tą czapkę, to nawet widzi kolorowo. Albo zadawał takie pytania, wkurzając oczywiście swojego ojca: o, ten facet je szarego banana, czyli jakby podkreślał taką czarno-białość obrazu telewizyjnego. W tym wszystkim widzimy właśnie znamiona tej chromofilii, czyli jakby uwielbienia kolorów, zakochania w kolorach i tych publicznych oczekiwań wobec fotografii, wobec obrazu ruchomego, czyli obrazu filmowego czy telewizyjnego, które tutaj dobrze został pokazany. W zasadzie na tej fali malowano, na tej samej fali, jakby z tych samych przyczyn, czyli właśnie oczekiwań społecznych, konsumpcyjnych, czysto konsumpcyjnych, czyli tak jak święta kojarzą nam się dzisiaj z olbrzymią falą konsumpcji, tak samo na samym początku, kiedy fotografia się pojawiła, to właśnie konsumenci dopominali się tego rodzaju zdjęć, czyli ci, którzy chcieli mieć pornograficzne zdjęcia, oczywiście woleli, żeby one były nie dość, że kolorowe, to jeszcze do tego wszystkiego trójwymiarowe, bo ten podwójny obraz umożliwia oglądanie tego w stereoskopach, czyli w takich sprzętach, które jakby nadawały tej rzeczywistości kolejny wymiar, czyli wszystko to sprawiało wrażenie właśnie czegoś trójwymiarowego. Takich zdjęć z XIX wieku mamy mnóstwo, które w zasadzie prowadzą do, czy tłumaczą nam wiele na temat oczekiwań społecznych. Te same oczekiwania społeczne doprowadzają do tego, że filmy i częściowo też fotografie maluje się do dnia dzisiejszego, czyli to nie tylko XIX wiek, kiedy ta fotografia kolorowa nie była jeszcze możliwa z technicznego punktu widzenia, ale właśnie w czasach nam współczesnych pojawiają się nagle takie sytuacje jak tutaj, kiedy widzimy kadr z filmu Sami Swoi Sylwestra Chęcińskiego, film jest z 1967 roku, nakręcony w czerni i bieli. Okazuje się, że Państwo teraz mogą w trakcie świąt różnego rodzaju oglądać, kiedy ten film powtarza się nieustannie, wersję kolorową, czyli pomalowano ten film po to, żeby właśnie spełnić oczekiwania społeczne. Czyli wyobrażamy sobie, że ktoś obliczył, że pokolorowanie takiego filmu będzie opłacalne, czyli ludzie chętniej zobaczą film kolorowy w telewizji niż czarno-biały, że zmieni się jego zasięg, że trafi do większej ilości osób, będzie łatwiejszy w oglądaniu, ta rzeczywistość będzie prostsza w rozszyfrowaniu.
To budzi taki mój niepokój, bo zastanawiam się, czy rzeczywiście musimy malować ten świat, żeby był zrozumiały, czy rzeczywiście wszystko musi być podane w tak dosłowny sposób i czy przede wszystkim możemy trochę fałszować historię, bo musimy pamiętać, że nie do końca jesteśmy w stanie prześledzić, jakiego koloru kamizelkę miał Kargul i jakiego koloru sweterek miał jego syn. To wszystko jest wyobraźnia kolorystów, przypominające nam trochę wyobraźnię konserwatorów, którzy też czasami wybierają sobie kolory budynków, oczywiście nijak mające się do historii, do tego, jak kolory w danym okresie wyglądały. Tutaj mówimy o przestrzeni kultury popularnej, czyli czegoś, co trafia do masowego odbiorcy, ale okazuje się, że ten proces koloryzowania współcześnie pojawia się też w innych obszarach, co już też sygnalizowałem w takich postach reklamujących dzisiejszy wykład na Facebooku. I tutaj na przykład takie sytuacje związane z kolorowaniem historycznych fotografii. Dana Keller to jest właściwie mężczyzna wbrew kobiecemu imieniu, które nam się może kojarzyć z kimś innym. Pokolorował tutaj zdjęcia Louisa Powella, który spiskował przeciwko Lincolnowi, zresztą wykonano na nim karę śmierci. Widzimy go na chwilę przed tymi wydarzeniami dosyć tragicznymi z 1865 roku na zdjęciach wybitnego fotografa amerykańskiego Alexandra Gardnera, który uwiecznił go właśnie w, tak jak tu widzimy, najczęściej w czerni i bieli. Pokolorowane zdjęcie niby miało przybliżać nam jego postać, czyli uczynić go trochę bardziej bliższemu naszej perspektywie. Czyli patrząc na te kolory, wydaje nam się ta twarz jakby po trochu jakby z jakiegoś lifestyle'owego, może nawet magazynu współczesnego. Widzimy tutaj jakiegoś modela, który z taką pewnością siebie, pomimo tych takich kajdanek dosyć dziwnych, pozuje w ubraniach, których też współcześni modele by się nie powstydzili. Podobne zabiegi, tutaj zresztą Dana Keller wykonywał takie akty kolorystyczne na bardzo różnych zdjęciach i okazuje się, że te płaszczyzny kolorowania dotyczą tych samych obszarów. Marina Amaral kolorowała zdjęcia dokumentalne z Auschwitz, też przybliżając nam właśnie te ofiary Holokaustu, czyli też sprawiając taką sytuację, że oglądając je w kolorze, te osoby stają nam się bliższe. Ja się zastanawiam, na ile w tym wszystkim jest rzeczywiście bliskość, na ile jesteśmy w stanie bardziej pojąć tragedię Holokaustu, na ile jesteśmy bardziej w stanie współczuć ofiarom, widząc kolorowe zdjęcia. Często miałem takie wrażenie, że ludzie podawali sobie te zdjęcia, czy kopiowali, czy wrzucali na swoje strony portali społecznościowych, zachwycani bardziej umiejętnością kolorystyczną, czyli tym, co tutaj jakby no jest niewątpliwą umiejętnością Mariny Amaral, która w sposób perfekcyjny koloruje te zdjęcia do tego stopnia, że mamy wrażenie, że te zdjęcia oryginalnie były kolorowe, oczywiście takie nie były. To jest coś, co właśnie budzi mój sprzeciw, może trochę lęk. Czerni biel jest gamą, która po trochu jest gamą żałobną, czyli ona też pokazuje nam wszystko w odniesieniu do przeszłości. Czyli tak jakbyśmy patrzyli na zdjęcia zmarłych, kolor trochę ożywia, więc to może być pewnego rodzaju usprawiedliwieniem, taka próba gestu ożywienia tychże osób. Niemniej jednak ta, powiedziałbym, komercyjna otoczka wokół właśnie takich akcji kolorowania zdjęć wydaje mi się trochę niebezpieczna. Trochę bardziej doceniam sytuację, kiedy pojawiają się kolorowania symboliczne, czyli takie sytuacje, kiedy kolor pełni nie tylko funkcję estetyczną, czyli ma coś zabarwić, ułatwiającą odczytanie, przybliżającą nam przedmiot fotografii, ale również zwracającą na coś uwagę. I tutaj takie sceny możemy, czy sytuacje możemy na przykład odnaleźć w
słynnym filmie Lista Schindlera Stevena Spielberga z 93 roku, kiedy jest taki jeden moment w tym całym czarno-białym obrazie, kiedy pojawia się kolor, jest taka dziewczynka w czerwonej sukience, czy raczej płaszczyku, którą widzimy dwukrotnie, co najmniej dwukrotnie. Ja ten film bardzo dawno temu oglądałem, gdzieś znalazłem te kadry w internecie, żeby Państwu przybliżyć całą tą sytuację. Kiedy widzimy też kolor właśnie w opozycji do tego świata czarno-białego. I tutaj czerń i biel jest uzasadniona, ponieważ świat, który jest tutaj pokazany, świat wojny, to świat spolaryzowany, czyli świat dwubiegunowy, świat podzielony na prawą, lewą stronę, na dwa fronty, które w zasadzie walczą ze sobą. Tutaj mamy tą dwubiegunowość, tą polaryzację, o której Państwu mówię, pokazaną też na zasadzie właśnie świata dorosłości, świata dzieci, świata śmiertelnie poważnego i świata zabawy, który najczęściej kojarzymy właśnie z dzieckiem, z takim okresem w życiu, w którym całe te sprawy związane właśnie z tragicznością nigdy nie powinny się wydarzyć. Więc ten kolor i sam proces kolorowania filmu czarno-białego wydaje się tutaj o wiele bardziej uzasadniony i spełniający jakby kryteria, które moim zdaniem lepiej oddają całą istotę Holokaustu niż to, co dzieje się u Mariny Amaral chociażby w tych zdjęciach, które oglądaliśmy przed chwilą. Proszę Państwa, 1907 rok przyniósł rewolucję, natomiast kolory pojawiały się już wcześniej. Zaraz Państwu przeczytam taki fragment książki, którą czytamy w języku polskim dzięki Małgorzacie Gromczewskiej, w stronę której tutaj śle ukłony. To książka Aleksandra Kena z 64 roku, rozważania historyczne, artystyczne i naukowe o fotografii. Aleksander Ken wydał to w Paryżu w 2017 roku, dopiero ukazała się polska wersja, gdzie Aleksander Ken w zasadzie opisuje bardzo ciekawą historię i to historię, która jest symptomatyczna dla wielu zjawisk około fotograficznych w XIX wieku. Przeczytam Państwu fragment dotyczący Pastora, to dłuższy fragment, pewnie z jakieś 3 minutki poczytam, Pastora Lewiego Hilla, który postanowił sprzedać kolorowe fotografie w 1851 roku, a zatem 12 lat po tym, jak upubliczniono fotografię światu. W tym Eldorado spekulacji i dziur księżycowych pisał Aleksander Ken, mieszkał Wielebny Hill, kaznodzieja, który w tysiącu kościołów bez przeszkód błogosławił wiernych. Tutaj mrugam w stronę kościoła. Po przejściu na pasterską emeryturę żył w Nowym Jorku ze skromnych środków zgromadzonych przez lata pracy. Zajął się więc fotografią i stwierdziwszy, że w jego wieku fortuna przyjdzie zbyt późno, jeśli będzie szedł wyłącznie trudną ścieżką sztuki i przemysłu, ogłosił w Photographic Art Journal, że opanował metodę pozwalającą na otrzymanie kolorowych obrazów daguerotypowych. Przypominam, 1851 rok. Anons ten poruszył wszystkich amerykańskich fotografów. Prośby o wyjaśnienia zasypywały Hilla, który pozwalał temperaturze rosnąć, a kiedy przyszedł odpowiedni moment, ogłosił, że niedługo roześle dzieło, w którym opisze swoje odkrycie. Dzieło to miało być wydrukowane w ilości egzemplarzy odpowiadającej liczbie fotografów subskrybentów i zostać dyskretnie wysłane wszystkim, którzy dostarczą Hillowi wraz z adresem $5.25. To wtedy było. Do ogłoszenia dołączony był certyfikat potwierdzający, że autor jest szanowanym duchownym, godnym całkowitego zaufania. Ogłoszona subskrypcja przyniosła Hillowi $1500 zysku. Wyprodukowanie dzieła o objętości około 100 stron kosztowało autora nie więcej niż 25 centów sztuka, ale poza tym, że było ono drogie, nie zawierało niczego poza opisami najbardziej znanych metod daguerotypowych, a przede wszystkim ani słowa o odtwarzaniu kolorów. Kilka miesięcy później Hill skierował do tego samego czasopisma list, w którym napisał: ponieważ rzesze daguerotypistów zaczęły się interesować moim wynalazkiem, chciałem przedstawić związane z nim kwestie.
Stwierdził, że po 2 latach niestrudzonych poszukiwań udało się niespodziewanie uzyskać przedziwny składnik, który zastosowałem do swoich doświadczeń, dzięki któremu wykonałem wspaniałą kolorową odbitkę. Ten obraz jest dokładnie taki sam, jak wszystkie, które powstały od tamtej pory. W postscriptum listu zapowiedziano publikację i sprzedaż za jedyne $3 kolejnej części broszury, w której Hill odsłoni swoje sekrety, i ta tak zręcznie napisana blaga przyniosła wielebnemu na emeryturze 35 tysięcy franków. Później jeszcze była kolejna broszura, po której entuzjazm przerodził się w szał. Dom wielebnego fotografa był oblegany, zewsząd nadsyłano do niego wspaniałe oferty, ale on, nie mając nic w zamian, musiał zamknąć drzwi, obiecując kolejną broszurę w cenie $3. Niestety jego lep na pieniądze zużył swój klej. To cała historia z 1951 roku i w zasadzie gdyby ona była czymś osobliwym, nie czytałbym jej tutaj, ale od jakiegoś czasu, zajmując się XIX-wieczną fotografią w Polsce, przeglądałem czasopisma, w których aż roi się od artykułów na temat wynalezienia procesów kolorowych w fotografii. Tego typu informacje pojawiały się nagminnie. W zasadzie było kilkadziesiąt takich artykułów, które od lat 50., właściwie 40. się pojawiały, sugerując, że już będzie fotografia kolorowa. W końcu będziemy mieli tę kolorową fotografię. Wszyscy reagowali entuzjastycznie i pewnie byliby gotowi wpłacić pieniądze, żeby tylko uzyskać dostęp do tego wszystkiego. Wiemy, że pierwsze kolorowe procesy w zasadzie były możliwe w czysto naukowym środowisku, czyli nie w sklepie, nie pośród amatorów, ani nawet fotografów, tylko pośród tych, którzy prowadzili eksperymenty fotograficzne w 60. latach XIX wieku, czyli około 1861 roku. Późniejsze eksperymenty umożliwiały otrzymanie kolorów w drodze takiego nakładania projekcji na ścianie wykonanych w różnych kolorach. To wszystko było na tyle skomplikowane, że oczywiście w żaden sposób się nie przyjmowało. I wiemy, że rewolucja przyszła dopiero w 1907 roku. Dzięki braciom Lumière, których pewnie kojarzą Państwo z odkryć kinematograficznych, którym to właśnie zawdzięczamy również proces autochromu, czyli pierwszy publicznie dostępny, możliwy do kupienia proces kolorowy. To były materiały transparentne, czyli tak jak slajdy czy diapozytywy, czyli coś, co było produkowane na szkle. No i w zasadzie prowadziło do czegoś, co no, trudno było oglądać, no bo jak tutaj oglądać takie przezrocze. Niemniej jednak już wówczas wzbudziło to zainteresowania nie tylko amatorskie, ale również artystyczne. I tutaj dwie postacie, Edward Steichen, Alfred Stieglitz. Alfred Stieglitz pojawia się na tym zdjęciu z lewej strony. Edward Steichen robi mu te zdjęcia, 1907 rok. Alfred Stieglitz pisał wtedy w swoim czasopiśmie fotograficznym Camera Work, że niebawem świat oszaleje na punkcie kolorów. Jego prognozy nie sprawdziły się. To znaczy jeszcze długo fotografia nie była tym, czego oczekujemy od niej, przynajmniej w takim publicznym, dostępnym materiale. Długo jeszcze czerń i biel panowały i miały się dobrze. W zasadzie okazuje się dzisiaj, że bynajmniej bracia Lumière nie byli pierwsi, ale tutaj nie omijamy taką historię fotografii, która jest olimpiadą, czyli mówi, kto był pierwszy, kto był trzeci, kto był ostatni, ale z pewnością wiemy, że Siergiej Prokudin-Gorski przed braćmi Lumière uzyskiwał takie zdjęcia. Do dzisiaj, jak je oglądamy, to budzi nasze zaskoczenie, czyli trochę nie możemy uwierzyć, że to nie są pokolorowane zdjęcia. Trochę ten nasz świat z początku XX wieku, widoczny w kolorze, budzi nasz sprzeciw, czyli jakby coś nam tutaj nie pasowało. Do dzisiaj jest tak, że w filmach kolorowych, gdy robi się retrospekcję, gdy patrzy się w przeszłość, pojawiają się kadry czarno-białe, jakby podkreślając, że ta przeszłość jest czarno-biała, że to współczesność jest kolorowa, a to, co działo się kiedyś, jest czarno-białe. I tak samo ja mam, jak patrzę na te zdjęcia Prokudina-Gorskiego wykonane w Rosji, one dla mnie mają coś dziwnego.
Pierwsze takie obszary, w których fotografia kolorowa, właśnie te autochromy znalazły swoje użycie, to przede wszystkim obszary kultury popularnej. No i tutaj czasopisma takie jak National Geographic bardzo szybko, jeszcze w zasadzie na początku XX wieku, zaczęły publikować zdjęcia tego rodzaju, które przybliżały nam właśnie świat w kolorze, świat z różnych kręgów kulturowych. Do dzisiaj jest tak, że większość tych takich filmów dokumentalnych, przyrodniczych, czy geograficznych, czy etnograficznych, które dotyczą różnych zakątków świata, pojawiają się właśnie jako materiały kolorowe, żeby też nam przybliżyć jakby obrazy, specyfikę kulturową, ale też kolorową poszczególnych obszarów świata. Stąd też nie dziwi te zainteresowanie kolorem w tym obszarze. Były to jednak obszary, które też cieszyły się olbrzymimi nakładami, czyli było tak, że każdy numer National Geographic sprzedawał się w olbrzymim nakładzie, to też pozwalało na drukowanie tego rodzaju zdjęć. No i oczywiście świat reklamy, świat przemysłów, które dotyczą produkcji czasopism, magazynów lifestyle'owych, modowych. Tutaj widzą Państwo nawet wnętrzarskich z lat 30. I tutaj przede wszystkim nazwisko Antona Bruella czy Fernanda Burgessa, o ile dobrze wymawiam nazwisko, z takiej dużej agencji Condé Nast, która zajmowała się reklamą, produkcją wydawnictw, z różnego rodzaju nawet takim przemysłem telewizyjnym, gdzie te kolory pojawiały się dosyć nagminnie. Był to proces, który był nieco trudniejszy, tak zwany dye transfer, który, jak się okazuje, później zachwycił Williama Egerstona, którym pewnie będziemy powoli podsumowywać ten wykład za około pół godziny. Kiedy Condé Nast, firma, o której Państwu przed chwilą mówiłem, publikowała taką swoją książeczkę promocyjną, tam pojawiały się kwiatki na okładce i pojawiały się między innymi teksty mówiące o tym, że kolor umożliwia sprzedaż, czyli color sells, czyli kolor sprzedaje, dlatego warto się reklamować w kolorze, warto publikować w kolorze, czy kolor otwiera portfele, czy w końcu kolor fotografuje klejnoty, usprawiedliwiając koszty, czyli jakby ten kolor miał się kojarzyć z pieniędzmi, z kulturą luksusową, której tutaj został pewnego rodzaju rzecznikiem. Stąd też w reklamach lat 30. widzimy kolorowe zdjęcia, tutaj takie piękne, palące kobiety z lat 30. w reklamach Lucky Strike'ów, to już oczywiście coś, co nie ma racji bytu, zresztą wydaje mi się, że palenie w basenie nigdy nie miało racji bytu i nie do końca było dobrym pomysłem. I pokazuję Państwu to też w kontraście z tym, co by się wydarzyło, gdyby zobaczyć różnego rodzaju zdjęcia reklamowe w czerni i bieli. Tutaj jakieś takie kadry z logotypem Biedronki, mam nadzieję, że nie zostanę pozwany za to, i reklamy Old Spice'a nawet, czy jakichś tam, nie wiem, gangu warzywniaków, czy o co w tym wszystkim chodziło, które zamieniłem na czarno-biało, żeby pokazać Państwu niedziałanie takich reklam, czyli że gdybyśmy to wszystko oglądali w czerni i bieli, właściwie widzimy taki świat smutny, który nie do końca spełnia tą swoją reklamową funkcję magnetyzowania odbiorców, przyciągania ich i sprzedaży, która jest możliwa. To nie tylko kręgi profesjonalne, takie jak tutaj, czyli właśnie te kręgi związane z reklamą, z publikacjami, ze sprzedażą, ale także amatorzy. Jednym z takich amatorów, który obecnie jest traktowany już bardziej jako artysta, ale to przede wszystkim osoba, która przede wszystkim robiła zdjęcia dla własnej przyjemności, Jacques-Henri Lartigue już w latach 20. robił zdjęcia kolorowe. I one pokazują właśnie takie, powiedziałbym, zaciekawienie amatorskie, które też notabene mogliśmy oglądać w polskim kręgu kulturowym pośród arystokratów w międzywojniu, którzy czasami fotografowali siebie w kolorze, bo po prostu było ich na to stać. Proszę Państwa, 35, 6 rok to daty, kiedy pojawiają się filmy Kodachrom.
To jest dosyć ważna sprawa, ponieważ ten film stał się symbolem kolorowej fotografii i jej popularyzacji. I w zasadzie też powiedziałbym śmierci takiej kolorowej fotografii, ponieważ przestał być produkowany w 2009 roku. Wymieniłem tutaj te trzy daty, czyli 35, 6 rok, ponieważ w zasadzie ten film pojawiał się w bardzo różnych odsłonach. Pojawiał się jako 16 mm, pojawiał się jako 8 mm, pojawiały się slajdy. To wszystko pojawiało się właśnie w tych kilku latach, rewolucjonizując rynek odbiorców fotograficznych, którzy mogli kupić sobie małoobrazkowy film i fotografować właśnie w kolorze przy użyciu powszechnie dostępnych aparatów fotograficznych. W zasadzie na tej fali, tutaj już jakby wyprzedzając jeden z kolejnych wykładów, kiedy będę Państwu przybliżał zjawisko Polaroidu, rewolucje kolejne to lata 60. i oczywiście odkrycia Polaroida, pierwsze kolorowe filmy polaroidowskie, no i 72, kiedy powstał ten słynny aparat i proces SX70, który tutaj widzimy. W zasadzie te całe rzeczy popularnych odbiorców często narzekały na poziom tych zdjęć, czyli pomimo tego, że ktoś mógł fotografować przy użyciu kolorowych materiałów, nie do końca te zdjęcia spełniały oczekiwania odbiorców, czyli to jest tak, że te kolory pozostawiały wiele do życzenia. John Baltazari, genialny konceptualny artysta, zrobił taki projekt zatytułowany Common Memory Colors z 76 roku, które też równie dobrze mógłbym Państwu pokazać w zeszłym tygodniu, gdy mówiłem o abstrakcji. Otóż są to takie zdjęcia monochromatyczne, pokazujące różne powierzchnie, dajmy na to piasek, niebo, trawę, śnieg, beton czy noc, i one były wybrane nieprzypadkowo. To były kolory, które wiązały się z narzekaniami odbiorców, konsumentów, którzy kupowali materiały i później pisali listy do Kodak Eastman Company z narzekaniem, że drodzy Państwo, piasek na zdjęciu, które wykonałem na Waszych materiałach, nie przypomina w kolorze piasku, który widziałem na plaży w tym i w tym roku. Lub trawa na zdjęciu z mojego ogrodu nie wygląda jak trawa, którą fotografowałem. Czyli te kolory nie odpowiadały kolorom rzeczywistym, przynajmniej w pamięci tychże odbiorców. Stąd ta common memory w tytule, czyli taka, powiedziałbym, wspólna pamięć czy pamięć kolektywna dotycząca właśnie kolorów fotografii, która skutkowała takimi narzekaniami. Podobne, równie monochromatyczne cykle robili inni fotografowie. John Hillard zrobił na przykład cykl 12 przedstawień bieli z 72 roku i zwróćcie Państwo uwagę, mamy tutaj 12 materiałów fotograficznych i żadnego białego, prawie ten pierwszy taki lekko zszerzały, ale o co tutaj chodziło? Otóż on brał różne właśnie materiały fotograficzne i naświetlał je, szukając czegoś, co obecnie określa się mianem balansu bieli, czyli reakcji właśnie światłoczułych na biel, która najczęściej prowadziła do tego, że biel była albo różowa, albo niebieska, albo sepiowa, albo brązowa, albo szara i tak dalej, więc ta biel nigdy nie była bielą, co pokazuje pewną relatywność kolorowej fotografii. I do dzisiaj mamy tak, że nawet w popularnych filtrach w naszych telefonach, na Instagramie, możemy sobie na zdjęcia narzucić różną konwencję kolorystyczną. Czy powinniśmy ją wiązać z rzeczywistością, to już jest inna sprawa, czyli narzekać na to, że ona nie ma nic wspólnego z tym obrazem realnym. Kolor jest czymś umownym w fotografii, czyli zawsze zakłada jakąś stronę odchylenia. Proszę Państwa, w tym procesie rozwoju techniki kolorowej Kodak szedł znacznie dalej. Tutaj takie ciekawe wydarzenia, które odbyły się, jedno w 1939 roku, drugie w roku 50. Pierwsze z nich to tak zwany Great Hall of Color, który był zorganizowany na targi w Nowym Jorku, gdzie w takim olbrzymim pomieszczeniu widzowie mogli oglądać projekcje z 11 maszyn.
wyświetlających właśnie slajdy w kolorze, więc to wszystko miało taki efekt z jednej strony panoramiczny, z drugiej strony wręcz kinowy. No i te drugie wydarzenie, Colorama, to była taka instalacja znowu w Grand Central Station w Nowym Jorku, która też powstała przy okazji wystawy zorganizowanej przez Edwarda Steichena, która była jedną z pierwszych wystaw obejmujących również kolorowe fotografie, gdzie, jak Państwo widzą, tutaj też te logo Kodaka się wyświetla, oraz olbrzymie projekcje slajdów pokazujących widoki z różnych miejsc świata, które były też swego rodzaju reklamą. Ten Grand Central Station to oczywiście miejsce, przez które przechodzą tysiące osób, które mogły oglądać właśnie taką projekcję, jak Państwo tutaj widzą. Już w latach 30., a zatem zanim nastąpiły te reklamy, kolor wchodzi do kinematografii, czegoś bardzo popularnego. Czyli do dzisiaj wiadomo, że kino jest takim zjawiskiem niezwykle popularnym. I tutaj na przykład jednym z pierwszych filmów, które były w kolorze, był Czarnoksiężnik z Oz 1939 roku, który no, jeszcze był nagrany w technikolorze tak zwanym, czyli takim dosyć specyficznym procesie, który umożliwiał też uzyskanie takich dosyć specyficznych kolorów. Zwróćcie Państwo uwagę, że tak samo jak w tym opisie, który Państwu przybliżyłem dotyczący sytuacji w latach 70. w Polsce, czy tym moim zdjęciu z lat z 80. roku, jak to wyglądało w Polsce. Otóż w latach 80. z powodzeniem ciągle, ze względu przede wszystkim na koszty, w Polsce robiono głównie no, pełnometrażowe filmy, bardzo często robiono ciągle w czerni i bieli. Tutaj 39. rok, kiedy pojawiają się już kolorowe projekcje filmowe. I w zasadzie ten świat kina do dzisiaj nam się kojarzy z kolorem, czyli od tych lat 30. w zasadzie kolorowa fotografia też przywodziła na myśl właśnie hollywoodzką fikcję. I tutaj właśnie, wracając do tych zdjęć z Auschwitz, które pokolorowano, można sobie zadać pytanie, na ile te zdjęcia tracą status dokumentalny na rzecz odzwierciedlenia właśnie tej takiej hollywoodzkiej fikcji, czyli czegoś, co właśnie kojarzy nam się z kolorową estetyką. Więcej będę mówił o tych zdjęciach Gregorego Crutzona i innych fotografów zajmujących się kolorem na którymś z kolejnych wykładów, na które Państwa już dzisiaj serdecznie zapraszam. W zasadzie w prasie zajmującej się społeczeństwem, w prasie zajmującej się polityką, w magazynach takich jak Life przez długi okres negowano istnienie koloru. Czyli jeżeli ktoś przynosił zdjęcia kolorowe, któryś z reporterów, fotoreporterów przynosił zdjęcia kolorowe, no to mówiono mu, że te zdjęcia są zbyt dosłowne. Czyli jakby reprezentowano ten taki chromofobiczny punkt widzenia, gdzie oskarżano te zdjęcia o zbyt ładne, za mało abstrakcyjne, zbyt realistyczne, zbyt skomplikowane. Zmiany przychodzą powoli w latach 40., kiedy Life zaczyna publikować pierwsze cykle kolorowe. No w latach 60. już coraz częściej widzimy takie kolorowe obrazy, które rzeczywiście, jeżeli myślimy o wojnie w Wietnamie, przybliżają nam tą wojnę, czynią ją bardziej taką, powiedziałbym, współczesną. Tutaj wybitne zdjęcia Larry Burroughs na Life z lat 60. Jednym z pierwszych takich wydarzeń, które były zarejestrowane w kolorze właśnie w środowisku fotoreporterskim, była katastrofa Hindenburga z 1937 roku, czyli taka olbrzymia katastrofa lotnicza, która zaowocowała pewnie cyklem przypadkowych, kolorowych zdjęć, które były też opublikowane w kolorze. Co było wtedy absolutną nowością, ten świat informacji też w Polsce, przynajmniej do końca lat 80., kojarzył nam się też z czernią i bielą. I miało to takie usprawiedliwienie, że nawet poważni fotografowie zwracali uwagę na to, że w zasadzie czerń i biel nadaje się do poważnych tematów, więc jeżeli mówimy o czymś poważnym, to powinniśmy mówić w czerni i bieli. Większość zdjęć wykonywanych w ramach Farm Security Administration w latach 30. przede wszystkim
Tutaj widzimy zdjęcia z początku lat 40., też były czarno-białe. To była cała agencja, która zajmowała się przygotowaniem takiego projektu fotograficznego na temat właśnie skutków kryzysu ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych. Fotografie dotyczyły właśnie różnego rodzaju ikony fotograficzne, zapewne Państwo kojarzą zdjęcia Dorothy Lang chociażby. Jack Delano fotografował w kolorze, co było trochę nowością w tamtym okresie, że jest jakiś reporter, dokumentalista, który uwiecznia ten świat również w kolor. No i w końcu tutaj jakieś takie wydarzenia, które też bardzo mocno oznaczyły się jako, powiedziałbym, punkt zwrotny dla współczesności, czyli wybuchy bomb atomowych. Zdjęcie, które tutaj widzimy, to właśnie detonacja, która odbyła się w 1952 roku. Zdjęcie było pokazane też na słynnej wystawie Family of Men. Nie znalazło się w katalogu. Przez to, że było kolorowe, nie było dla niego miejsca, czyli cały katalog był czarno-biały, czyli nawet w Stanach Zjednoczonych było to zbyt kłopotliwe, żeby nagle w czarno-białym katalogu, co też pokazuje jakby cały ten obraz historii fotografii, czyli cały katalog jest czarno-biały ze względu na to, że na wystawie w 1955 roku wciąż ponad 99%, bo tam było ponad 100 fotografii, więc przepraszam, było około 500 fotografii, więc te 500, zdaje się, 3 fotografie były w czerni i bieli, jedna była kolorowa, właśnie pokazująca ten wybuch. Tutaj widzimy taką dokumentację z wystawy Family of Men. Proszę Państwa, powracam trochę w historii do wydarzeń, które pokazują nam dwa sposoby myślenia o kolorze. To z jednej strony Tycjan, po lewej stronie tutaj w niebostąpienie z 1517 roku i Piero della Francesca. To dwa obrazy renesansowe, które obrazują nam różnicę pomiędzy Wenecją i Florencją. Czasami w badaniach określa się to jako różnica pomiędzy disegno i colore, czyli po lewej stronie Tycjan to oczywiście colore, po prawej stronie disegno, czyli myślenie kolorem i myślenie abstrakcyjne, myślenie linią, myślenie projektem, czyli o ile ten obraz Piera della Francesca jest w zasadzie zaprojektowany, czyli można tutaj widzieć taką matematyczną wręcz logikę, która stoi za całą tą kompozycją, no to Tycjan oddziałuje na nas przede wszystkim kolorem. Do dzisiaj tak jest. Jak zderzamy się z malarstwem weneckim, no to te operowanie kolorem wydaje nam się kluczowe. I w zasadzie mamy tutaj dwie gamy, które w historii sztuki uznano za takie, powiedziałbym, trochę przeciwstawne. Dwa sposoby myślenia, może dwa bieguny narracji, które się pojawiają, ale właśnie też takie dwa bieguny w ogóle myślenia o świecie. W obecnych czasach w zasadzie ta dwubiegunowość widoczna jest w zupełnie inny sposób. I tutaj właśnie to, co Państwu mówiłem o tej powadze i radości, czyli mamy znowu Roberta Heinekena, którego pracę już pokazywałem na którymś z wykładów, który właśnie brał te różnego rodzaju magazyny lifestyle'owe i nakładał na nie zdjęcia reporterskie. I widzimy tutaj takie zderzenie świata czarno-białego, świata kolorowego, świata wojny, świata pokoju, świata smutku, świata radości. To wszystko ulega tutaj takiej wielopłaszczyznowej komplikacji, niemniej jednak ta dwoistość koloru i czerni i bieli jest czymś kluczowym właśnie dla takich zderzeń, które Robert Heinekena w 70-tych latach wykonywał. Do dnia dzisiejszego jest tak, że czerń i biel są wykorzystywane żałobnie. Już o tym wspomniałem, ale mamy też dowody ku temu, czyli jeżeli dzieje się coś złego, no to okazuje się, że portale, pierwsze strony gazet, magazynów nagle zmieniają tonację. I tutaj właśnie taki print screen z Gazety Wyborczej, z wydarzeń, które mocno odcisnęły się na współczesnej historii naszego kraju. Proszę Państwa, byliśmy w latach 30., omówiłem Państwu różne wydarzenia z lat 40., teraz lata 50. I początek takiej mocnej amerykańskiej historii koloru, która zaczyna dotyczyć tej przestrzeni
fotografii artystycznej. Tutaj Ernst Haas chociażby, znakomite zdjęcia, przede wszystkim wykonywane w przestrzeniach dużych miast w latach 50. w Stanach Zjednoczonych, no i w końcu moment rewolucyjny. Takich projektów w latach 50., 60. było kilka, one odbywały się sporadycznie. Mówi się, że rewolucja nastąpiła w połowie lat 70. ze względu na dwa nazwiska fotografów. Z jednej strony William Eggleston, z drugiej strony Stephen Shore, którego pracę Państwu zaraz tutaj przybliżę. I w momencie, kiedy William Eggleston miał swoją pierwszą wystawę w Museum of Modern Art, co było komentowane jako, czy do dzisiaj jakby przedstawiane w historii fotografii jako pierwsza solowa wystawa kolorowego fotografa, 76 rok przypominam, no to zarazem pojawiały się teksty krytyczne, które nazywały tę wystawę najbardziej znienawidzonym show roku, czyli najwięcej było krytyki wokół tego wszystkiego, czyli na fali różnych czasopism zajmujących się sztuką, ale też zwykłych dzienników, gdzie pojawiały się teksty krytyczne, oczywiście Museum of Modern Art jest taką instytucją, gdzie wystawy są komentowane nie tylko w prasie specjalistycznej. Pojawiały się różnego rodzaju teksty krytyczne, mówiące o tym, że te zdjęcia są perfekcyjnie banalne, że są zwykłe, że są naiwne, że są brzydkie, że są źle skomponowane itd., itd. No i jeżeli na nie patrzymy, no to, że są nudne, to wszystko jest dyskusyjne też z naszej perspektywy. William Eggleston uprawiał coś, co bywa już dzisiaj określane mianem estetyki snapshotu, czyli takiej sytuacji, kiedy w zasadzie te zdjęcia często w ogóle nie respektują podstaw akademickiej struktury kompozycyjnej. Czyli tak jak często studenci fotografii uczą się w różnych kręgach, jak zrobić dobre zdjęcie, no to okazuje się, że tutaj mamy coś, co temu zaprzecza, czyli mamy szereg takich wad kompozycyjnych, która raczej momentami czerpie inspirację właśnie z zdjęć amatorskich, ze snapshotów. Słynne zdjęcie z Mississippi z 73 roku, które też obrosło symboliką, czyli też patrzymy na nie nie tylko jako jedno z droższych sprzedanych zdjęć, ale też jako fotografię, która ma w sobie całą historię. Jeden z krytyków określił, że to takie ciekawe, ponieważ mamy tutaj coś, co przypomina nam miejsce zbrodni, coś, co reprezentuje świat widziany z perspektywy muchy, która lata wokół tej lampki. De facto było to pomieszczenie osoby, przyjaciela Williama Eggletona, który został zamordowany. Był tam jakiś rabunek w jego domu, no i to był, zdaje się, TC, którego widzimy tutaj w latach 70. na zdjęciach Williama Eggletona, z którym on się wtedy spotykał. Różnego rodzaju kadry, które jakby rozpoczęły zupełnie nową historię koloru, czy w ogóle historię fotografii, ponieważ wtedy coraz więcej fotografów zwróciło się w stronę właśnie koloru. Część upubliczniła swój kolorowy dorobek jakby mając więcej odwagi na fali tego, że w końcu te kolorowe fotografie pojawiły się w przestrzeni tak ważnej jak Museum of Modern Art za sprawą Johna Szarkowskiego, którego niezwykła intuicja prowadziła do takich rewolucyjnych wystaw. I tutaj druga postać. Okazuje się, że Stephen Shore znowu miał wystawę nawet wcześniej, bo to podobno 71 rok, kiedy Stephen Shore miał swoją monograficzną wystawę kolorowych zdjęć w Metropolitan Museum of Art. Zdjęcia respektujące podobną estetykę, fotograf też przemierzający prowincje, działający nieco bardziej metodycznie, czyli często było u niego widać taki, powiedziałbym, bardzo konceptualny trzon, który kazał mu fotografować podobne tematy, stąd też widzimy na przykład lunche w jakichś barach fotografowane w taki sposób, prawda, pokazujący całą brzydotę tej sytuacji. Czasami Stephen Shore zabierał w podróż taki aparat i tutaj też jakby cała ta
estetyka z naprzodu, czyli takiej zwykłej amatorskiej fotografii, była gwarantowana też między innymi przez użycie takich prymitywnych aparatów, które jak właśnie aparat Mikamatic służył Shure'owi do otrzymania niektórych zdjęć. Mówię niektórych, ponieważ on też stosował taką fotografię wielkoformatową, w zależności jakie efekty chciał uzyskać, czy takie bardziej powiedziałbym prozaiczne, czy bardziej detaliczne i skupione na jakichś takich powiedziałbym konkretach. I tutaj zderzam te zdjęcia właśnie lunchy zjedzonych, niezjedzonych przez Stephena Shore'a właśnie z fotografią reklamową Nicolasa Murray'a, żeby pokazać jakby te różnice, reguły kompozycji profesjonalnej, akademickiej, kiedy wszystko jakby jest tutaj idealnie zaplanowane, wykonywane przy użyciu wysokiej jakości sprzętu, w warunkach studyjnych i czymś, co reprezentuje nam taki zupełnie inny, naturalistyczny punkt widzenia, coś, co bardziej nam daje tą bardziej też zresztą współczesną estetykę snapshotu. Te zdjęcia powstawały równolegle wobec wydarzeń w sztuce i tutaj mam na myśli przede wszystkim hiperrealizm amerykański, który pojawił się jeszcze w latach 60., 72. uznaje się za taki szczyt tego nurtu. Robert Batchelor, który też w swoich obrazach malarskich posługiwał się po prostu zdjęciami, które przemalowywał, czy które transponował na obraz malarski. Większość twórców hiperrealistycznych działało w podobny sposób. No i z Stephenem Shore'em czy Williamem Egglestonem łączyła ich nie tylko kolorowość, ale też tematyka, czyli te samochody, które pojawiały się u Stephena Shore'a, które pojawiały się bardzo często u Williama Egglestona, stały się jednym z kluczowych aspektów właśnie tejże fotografii, fotografii amerykańskiego kolorowego dokumentu z lat 70. i zarazem hiperrealistycznego malarstwa. Tutaj jeszcze takie właśnie cykle konceptualne, pokazujące różnego rodzaju na przykład architekturę z miast, to wszystko powstawało już w kolorze, co było wtedy absolutnym nowum, żeby artysta, fotograf wykorzystywał po pierwsze dokument, po drugie właśnie kolor w swoich pracach. Tego typu zdjęcia pojawiały się już też w latach 60. w różnego rodzaju publikacjach wokół fotografów konceptualnych działających w Stanach Zjednoczonych. No i jeszcze właśnie, jeżeli mówimy o takiej metodyczności pracy, no to Stephen Shore nie dość, że dokumentował te lunche, które jadał poruszając się po prowincji Stanów Zjednoczonych, no dodatkowo też te motele, wnętrza różnego rodzaju hotelików, w których przyszło mu spać podczas podróży w latach 70. Lata 70. to kilku innych fotografów, którzy tak jak Państwu wspomniałem, ośmielili się właśnie robić zdjęcia kolorowe i publikować je, czy wystawiać. Philip Lorca di Corsia to jeden z nich. Joel Sternfeld, genialny fotograf, którego zdjęcia z lat 70. też w bardzo ciekawy sposób oddają taką estetykę bardzo współczesną, ponieważ zarówno w zdjęciach Philipa Lorca di Corsi, jak i u Joela Sternfelda odnajdujemy wiele z takiej fotografii kinematograficznej, o której Państwu będę mówił też na jednym z wykładów. Tutaj Joel Sternfeld znowu w zdjęciu z lat 80., które przypomina nam trochę estetykę cyklu Americans Roberta Franka, czyli też takiego dokumentu trochę społecznego, ale wykonanego już w kolorze, czyli też zupełnie inna narracja i estetyka, która się pojawia tutaj ze względu na te wprowadzenie fotografii kolorowej. Kolejny Joel, tym razem Meyerowicz, który fotografuje do dnia dzisiejszego. Kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu w zasadzie było o nim głośno ze względu na cykle dotyczące World Trade Center i zamachów, które zostały dosyć dobrze, czy skutki jakby tych zamachów zostały przez Meyerowicza mocno udokumentowane. Natomiast w latach 70. on też robił kolorowe zdjęcia. W końcu Nan Goldin, która też pokazuje nam takie ciekawe przejście od amatorskości do profesjonalnej fotografii artystycznej. Nan Goldin zaczynała fotografować przede wszystkim właśnie na slajdach siebie, swoje otoczenie, kręgi, w których żyła, subkultury, w których, czy nawet komuny, w których mieszkała.
To taka jej olbrzymia rodzina z lat 70. Na początku po prostu dokumentowana na slajdach. To wszystko prowadziło do jakichś takich najpierw projekcji w małych kręgach. W końcu któryś z krytyków to zauważył i przeciągnął oczywiście do świata sztuki. Odtąd jest to też jedna z estetyk, która właśnie stała się czymś takim wyznacznikiem współczesnej fotografii intymnej, w której doszukuje się znacznie więcej prawdy o świecie. Właśnie w takim naiwnym sposób sobie obrazowania, często przepełnionym błędami, często fotografującym świat w bardzo bezpośredni sposób, bez korekty. Mamy tutaj jakieś światła flesza, czyli są błędy w oświetleniu, czy nawet poruszenia, ziarnistość. To wszystko przez takich akademickich fotografów czy nauczycieli fotografii mogłoby być uznawane jako coś niepoprawnego. Uznaje się, że od 1981 roku, i ciągle mówię o Stanach Zjednoczonych, kolor staje się czymś dominującym. I przełomowym wydarzeniem była wystawa Sally Eucler, która była kuratorką wydarzenia w International Center of Photography ze swoją wystawą The New Color Photography, zbierającą dorobek amerykańskich fotografów przede wszystkim, którzy robili zdjęcia w kolorze. Jakby Państwo sięgnęli do książek poświęconych kolorowi w fotografii, okaże się wówczas, że cała ta historia wydaje się amerykańska. I to jest taki paradoks, czyli bierzemy olbrzymi album Starburst, wydany kilka lat temu, czy kilka innych książek poświęconych kolorową fotografią i w zasadzie sami Amerykanie. Od tych lat 30. Przez właśnie Egglestona, Shora i tak dalej. I w pewnym momencie natrafiłem na taki artykuł Martina Parra w czasopiśmie Aperture, które miało dosyć znaczący tytuł Color Before Color. Kolor pisany na dwa różne sposoby, raz po brytyjsku, raz po amerykańsku, co pokazywało, że ten kolor wcale nie do końca pojawił się najpierw w Stanach Zjednoczonych, chociaż Stany Zjednoczone rzeczywiście kojarzą nam się z kolorem. Po pierwsze przez fascynację, przez takie, nie wiem, szyldy kolorowe, przez reklamy kolorowe, przez odkrywców takich jak Edwin Land w Polaroidzie, czy Kodak Eastman Company, które zaczęło jako pierwsze produkować te kolorowe materiały. To wszystko bez wątpienia łączy historię fotografii kolorowej z Ameryką. Niemniej jednak okazuje się, że w Europie mieliśmy równie genialnych fotografów, działających momentami wcześniej niż Shore i Egglestone i z pewnością wcześniej niż wystawa Sally Eucler z 1981 roku. Tutaj na przykład zdaje się, że duński fotograf Kurt Helmer Petersen z genialnym fotobookiem z 1948 roku. Zwróćcie Państwo uwagę, gdybym powiedział wielu z Państwa, że jest to książka współczesna, pewnie by mi Państwo uwierzyli, ze względu na taki, powiedziałbym, bardzo nowoczesny sposób łączenia, publikowania zdjęć, które jest bardziej charakterystyczne dla dzisiejszych fotobooków niż dla czegoś, co kojarzymy z fotografią późnych lat 40. Luigi Ghiri, jeden z moich ulubionych fotografów, ale też mało docenionych fotografów, tutaj robił swoje zdjęcia kolorowe. Ja akurat wybrałem przez tą Coca-Colę zdjęcie z 80. lat, niemniej jednak od 70. lat powstają wybitne zdjęcia kolorowe robione przez Luigiego Ghirego na różne, w różnych sytuacjach, właśnie takie cykle dokumentacyjne. W Hiszpanii Carlos Pérez Siquier, lata 70. znowu różne takie cykle z plaży. Pewnie Martin Parr zachwycił się tymi zdjęciami ze względu na podobieństwo tematyki wobec tego, co jego interesowało w zdjęciach. Peter Mitchell w Wielkiej Brytanii, zdjęcia znowu z lat 60. i 70. kolorowe. Marcel Bovy z Francji, tutaj dokumenty z lat 50. pokazujące Francję w latach 50. I zwróćcie Państwo uwagę, wprawdzie Martin Parr o tym nie wspomniał, ale Polska ma swoją zupełnie czarno-białą historię kolorowych fotografii i zupełnie, przepraszam, czarno-białą historię fotografii i zupełnie nieodkrytą i pominiętą historię kolorów fotografii.
Do dzisiaj prawie nic nie wiemy o kolorze w polskiej fotografii, bo mimo tego, że już w latach 60. czasopismo Fotografia, najsłynniejsze wtedy czasopismo w naszym kraju, miało kolorowe wkładki, że co było naprawdę bardzo nowoczesne. Gdybyśmy to porównywali nawet ze współczesnymi czasopismami fotograficznymi, no to jest tutaj coś dziwnego. No i w końcu Wacław Nowak potrafił nawet robić polaroidy w 1974 roku, które, zwróćcie Państwo uwagę, dwa lata przed wystawą Williama Egglestona w Polsce powstają tego typu zdjęcia, które dla mnie są absolutnie fascynujące. To też taka estetyka hiperrealistyczna. Będę o niej mówił więcej na wykładzie dotyczącym Polaroidu. Natomiast ostatnie takie wydarzenie, które wydaje mi się kluczowe w historii polskiej fotografii kolorowej ze względu na tą długą chromofobię, która panowała w naszym kraju, wiąże się dopiero z latami 90. Wtedy młodzi fotografowie zachwycili się właśnie snapshotem, czyli tym takim niedorobionym, amatorskim zdjęciem, i jeden z ciekawszych postaci, które no, moim zdaniem też rewolucjonizowało polską młodą fotografię, był Igor Omulecki. Tutaj jego prace z lat 90. przede wszystkim z cyklu Piękni Ludzie, gdzie widzimy tą taką estetykę lat 90., czasami ubrania z lat 90. To wszystko podane właśnie w formie snapshotowej fotografii, która bardziej kojarzy nam się z konwencją amatorską. Bo kolor dla wielu osób do dzisiaj kojarzy się z amatorstwem, tak samo jak fotografia profesjonalna czy artystyczna kojarzy się z czernią i bielą. Czyli jeżeli ktoś robi zdjęcie czarno-białe, to od razu próbuje czasami wpisać siebie w jakąś taką, powiedziałbym, bardziej artystyczną historię. To wszystko, co mam do powiedzenia w dniu dzisiejszym. Dziękuję jeszcze raz partnerom. Przypomnę, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Artystyczny, Muzeum Fotografii w Krakowie, Gdańska Galeria Fotografii w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Dziękuję Warszawskiej Szkole Fotografii za patronat medialny. Zapomniałem na wstępie oczywiście powiedzieć, że tak jak tutaj literka C przy nazwisku Igora Omuleckiego, większość z tych zdjęć, prawa do nich i prawa do reprodukcji należy do autorów i spadkobierców. Możemy ich używać tylko i wyłącznie ze względów naukowych i edukacyjnych, i tak też ja te zdjęcia używam. Już teraz zapraszam Państwa na wykład przyszłotygodniowy, który będzie dotyczył romantycznych dokumentów. Głównie będziemy mówić o współczesnej fotografii, ale będzie wiele ciekawych rzeczy związanych właśnie z romantyzmem, z takimi sposobami wykorzystania romantyzmu przez licznych współczesnych fotografów działających przede wszystkim na północy. Dziękuję Państwu jeszcze raz i życzę dobrej nocy.